Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego: zmiany w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 979. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 1 oraz artykułu 148a ust. 12 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przełożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych w brzmieniu proponowanym w druku nr 979, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 407 posłów. Za oddało swój głos 400 posłów. Nie było głosów przeciwnych. 7 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 30. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłaszam 10 minut przerwy.